sukno, można by rzec, powiatowy projekt, konkurs na najlepszą potrawę z jelenia. To okazja do tego, żeby się spotkać koła gospodyń wiejskich z każdej gminy z powiatu bialskiego. To świetna inicjatywa i pana wójta z Rokitna i nadleśniczego i łowczego okręgowego. Myślę, że to świetna okazja, aby no właśnie pielęgnować nasze tradycje i te myśliwskie, i te kulinarne, i to, że wspólnie możemy się spotkać po tym okresie pandemii, kiedy byliśmy zamknięci i teraz jest ta potrzeba rzeczywiście spotkania i rozmowy, a wiadomo, że koła gospodyń wiejskich to serce lokalnego życia. To też wspaniałe tradycje i kulinarne, i taneczne, i generalnie muzyczne, wspaniałe stroje, wspaniałe również rękodzieło. Dobrze, że o tym pamiętamy, dobrze, że pamiętamy o naszych lokalnych tradycjach, ale też je bardzo twórczo i wspaniale rozwijamy. Nie wiem, czy to przypadek, natomiast powiem w ten sposób, na pewno nie robaki, tak? Jak ktoś chce próbować robaki, jego wolność, jego sprawa, my wolimy tutaj bardziej tradycyjną polską potrawę i na pewno dobre jest to, że nikt nam nie narzuca jakichś obcych nowinek. Rokitno na przepięknej imprezie promującej naszą polską, zdrową dziczyznę. Dlaczego jeleń? Jeleń akurat dlatego, że jest sezon na ten gatunek zwierzyny. Poza tym jest to bardzo zdrowe mięso, a ponadto bardzo mało osób ma z nim styczność. Dlatego bardzo nas ciekawiło, jak panie podejdą do tego tematu i co im się uda z tego zrobić. Tym bardziej, że nie jest to mięso takie popularne i codziennie spożywane przez ludzi. Chcieliśmy pokazać i zaprezentować po prostu osobom związanym z łowiectwem i nie tylko, jakie wspaniałe rzeczy z dziczyzny można zrobić. W dniu dzisiejszym bierze udział 12 kół gospodyń wiejskich. W trakcie będziemy mieli występy zespołów ludowych, będzie występ zespołu sygnalistów Lasów Państwowych Polesia Czar, tak więc mamy wypełniony program po brzegi. Widziałem na jednym ze stoisk Carpaccio z jelenia, także reszta jest na razie skrzętnie skrywana i zobaczymy, jak będzie chodziło jury i o odsłonie konkursu. Organizatorem dzisiejszego konkursu jest pan minister Romanowski, pan wójt Jacek Szewczuk, wójt gminy Rokitno. Kolejnym organizatorem jest nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska, pan Tomasz Bylina i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej. Dlaczego Rokitno? Pan wójt Jacek Szewczuk zawsze współpracował z myśliwymi, czy to były akcje Sprzątamy Las Wokół Nas, czy dożynki, zawsze myśliwi byli mu bliscy, dlatego naszym pierwszym miejscem, które braliśmy pod uwagę, była gmina Rokitno. W jury będzie na pewno pan minister Marcin Romanowski, pan poseł Dariusz Stefaniuk i moja skromna osoba.